na górę. Zrzucić z siebie ciężary. Nauczyć się tego, żeby słońce nie zachodziło nad gniewem. To jest bardzo ważne. Prosić Pana Boga codziennie o to, żebym był taki, żeby ludziom dobrze było w moim towarzystwie. Pan Jezus zabrał na górę przemienienia Piotra i Jana. I tam był Mojżesz i Eliasz. I co Piotr powiedział? Dobrze nam tu być. I Trzech Ducha to jest taki człowiek, o którym inni mówią, dobrze nam z nim być. W jego obecności czujemy coś takiego dziwnego, fajnego. Człowiek Ducha przyciąga. Człowiek Ducha przeciwnego wnosi w nas tylko niepokój, wnosi w nas tylko bałagan. Strzeżmy się ludzi, oni są nazywani często ludźmi toksycznymi. Strzeżmy się ludzi toksycznych. Wracamy do początku. Proszę Państwa, w internecie jest bardzo wielu ludzi podających się za przewodników duchowych, za tych, którzy nam chcą w nas obudzić wyższą świadomość, że jesteśmy kimś nie wiadomo kim, istotami kosmicznymi, takimi czy owakimi. Wobec tego nie potrzebujemy tych wszystkich bajek, tego Jezusa, tych wszystkich świętych, tych Ewangelii, tego Kościoła. My tego wszystkiego nie potrzebujemy. My wierzymy w Boga, nie wierzymy w Kościół. No, a wyznanie wiary, proszę Państwa, i co jest tam napisane w tym wyznaniu wiary, w tym credo? Wierzę w to, wierzę w to, wierzę w to, wierzę w Ducha Świętego. No i proszę Państwa, tam jest błędne tłumaczenie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Nie, tam jest zoopieion. Wierzę w Ducha Świętego, który jest twórcą, stwórcą życia. Tego, który stworzył życie. Bo Ożywiciel to jest ten, co ożywia to, co umarłe. Ale my wierzymy w Ducha Świętego, który jest twórcą życia, stwórcą życia. I co tam dalej jest jeszcze? Święty Kościół powszechny. Kościół powszechny. Nie Kościół rzymskokatolicki, luterański, prawosławny, taki święty Kościół powszechny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no to jesteśmy my i tylko my. A to wie tylko Pan Bóg. Kościół powszechny podzielił się, pękł na dwie połowy w 1054 roku. To był Kościół powszechny. I to credo, które w IV wieku sformułowano, było wyznaniem wiary w święty Kościół powszechny. Pomyślmy. Nikt nie może sobie przywłaszczyć tego, powiedzieć, to my jesteśmy świętym Kościołem powszechnym, a tamci to są schizmatycy, bo się od nas odłączyli. No pytanie, kto się od kogo odłączył? To kardynał Humbert w Konstantynopolu listy z klątwami zostawił i uciekł. Pominiemy to. To nie można tak powiedzieć. Jestem wierzącym, niepraktykującym. Proszę Państwa, co to znaczy? Nie ma kogoś takiego, nie ma takiego zwierzęcia. Wierzący, niepraktykujący. Nie dajmy się oszukać. Jezus tak, Kościół nie. Kościół to ludzie. Ułomni, grzeszni, omylni, często wredni. Tak, święty Jan Chryzostom był tępiony przez swoich towarzyszy, że tak się wyrażę, w habitach. W szatach kościelnych. To oni kłamali jak z nut na synodach. To oni podpuszczali cesarza, cesarzową. To oni spowodowali skazanie go na wygnanie i śmierć przedwczesną. Tak, tak zwani duchowni. Taki jest Kościół. Kościół, który prześladował świętego ojca Pio. Tak, ludzie Kościoła go prześladowali. Zabraniali mu odprawiać msze, zabraniali mu publicznie występować i tak dalej, i tak dalej. No on w tej pokorze
usunął się na jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. Czy dobrze zrobił? Jedni mówią tak, inni mówią, że nie. Święty Piotr dał przykład. Postawieni apostołowie przed Radą Żydowską mówi, przecież wam zabroniliśmy przemawiać w imię Jezusa. A Piotr im co powiedział? No bardziej nam trzeba słuchać Boga niż ludzi. To Piotr dał przykład. Nie wolno ustępować ludziom złym, bo nam na głowę wejdą, bo zwalą Kościół. Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Kościele rzymskokatolickim. Nie wolno pozwalać, żeby źli ludzie wchodzili na głowę, bo oni bez skrupułów wejdą. A jeżeli my będziemy cały czas się przygarbiali, nie. My musimy powiedzieć zaraz, basta. Tu jest pewna granica. Nie przekroczysz tej granicy. Oni przekraczają tą granicę, dlatego że dzisiaj ludzie wierzący bardzo często to są ciepłe kluchy. To nie są ci krzyżowcy, to nie są ci ludzie z czasów apostołów, którzy byli gotowi umrzeć za wiarę i tak dalej. To są ciepłe kluchy. I wróg na tym korzysta. Nie bądźmy ciepłymi kluchami. Jeżeli już wyjdziemy z Matrixa, jeżeli już się zdecydujemy na życie Boże, życie z Jezusem, to bądźmy Kościołem walczącym. To bądźmy Kościołem ducha, który nie ulegnie pogróżkom, groźbom, a nawet i fizycznej przemocy. Bo takich, z takimi tylko się będą liczyć. Świat się nie liczy z ciepłymi kluchami. Świat z nich szydzi. Taka scena w Buenos Aires przed katedrą. Tłum mężczyzn, widać silnych mężczyzn, stoi z różańcami i paciorki przewraca się, modli, a naprzeciwko nich rozwydrzony tłum feministek do pasa roznegliżowanych pluje na nich, bije ich tam czymś. Oni, nie. Proszę Państwa, gdyby ci faceci pasek ze spodni wyciągnęli, to one by tak wiały, żeby sandały gubiły. I oni się nie boją tych, co tam mamroczą paciorki, prawda? I one wiedzą, że są bezkarne. One wiedzą, że są bezkarne, bo tam czekają hieny dziennikarskie z kamerami, żeby tylko sfilmować, że któryś tam się odwinął i pogonił jedną z drugą. I od razu będzie, proszę bardzo, chrześcijanie agresję okazują. A przecież powinni nastawić drugi policzek. Proszę Państwa, znowu wyrwane z kontekstu, kiedy Jezusa uderzono w twarz, nie nastawił drugiego policzka. Tylko powiedział, jeżeli źle powiedziałem, to mi udowodnij, że źle. A jeżeli dobrze, to czemu mnie bijesz? Zastanówmy się nad tymi słowami. Nie nastawił drugiego policzka. No masz, uderz mnie w drugi. Tak. Nie. On wiedział, że mu nie odda, bo tam straż stała uzbrojona i tak dalej. On wiedział, że nie ma szans stawienia oporu fizycznego. Ale się nie poddał jak ciele, prawda? Dobra, proszę Państwa, mówiliśmy sobie o tym, żeby nie iść na łatwiznę. Ktoś nam oferuje, że będziemy cuda niewidy robili. Tak, tylko musimy tu poćwiczyć to, poćwiczyć tamto, tu otworzyć trzecie oko, tu jakiś czakram, tu oddychać odpowiednio i tak dalej, proszę Państwa. I ci ludzie mówią, oni posiedli coś tam, bo ktoś im, oni objawienia różne mają. Oni tak, tu jakiś do nich kosmita przemówił, tutaj coś do niego przemówiło takiego. On nas będzie teraz uczył, bo on posiadł wiedzę i on nas teraz może gdzieś tam wznieść na wyższy poziom świadomości. Jeżeli ktoś nam mówi o wznoszeniu na wyższy poziom świadomości, to mówimy mu, dziękuję Ci bardzo, ja mam Jezusa Chrystusa. I on mnie wzniesie na wyższy poziom świadomości, ale jest jeden warunek. Ja muszę być mu posłuszny. I z tym Państwa zostawiam. I w tym tkwi nasza siła i tajemnica naszego wyznania. Amen. Dobranoc.